Pam. New account, nope. Birch Gun oraz Sexton 2. No, powiedz, znając moje szczęście, to oczywiście dostanę pierwszy od artylerii. Ale. Do roboty. 1,93. RAM 2. W tym momencie sobie odpaliłem z kolejnego zarabiacza, który sobie kupiłem. Naleciało mnie właśnie na to, żeby sobie pojeździć tymi nowymi zakupami. No i zobaczymy, jak to się sprawuje. Tak w realu. Bo jak pokazuję wasze takie epickie bitwy, takie naprawdę dobre bitwy, no to wówczas jest to oczywiście co innego. Zupełnie inna bajka. To musiał poczuć. Dobra, wiemy. Cenność tego działa w moim przypadku jest dobra. Oczywiście już, no tak. Trzeci. Super, po prostu super. Nasi się posypali jak normalnie, nie wiem. No tak, przeładowanie szybciutkie, 75 damage'u na strzał. Trzeba by się tutaj jakoś skitrać na chwileczkę. Zasięg widzenia lepszy aniżeli on. Ale na razie nie strzelam. Mam cię gdzieś. Zobaczymy. Nie wiem, bo znając, jeżeli strzelę, ile mam w ogóle HP? 610. Jeżeli strzelę, o, mam jeszcze jednego delikwenta, to zostanę wyświecony i w tym momencie dostanę jakieś buły stąd, z tych okolic. Więc na razie sobie tutaj cierpliwie czekam. Robię za spotera. W sumie, tak prawdę powiedziawszy, mógłbym sobie podjechać tutaj, bo z tego co widzę, to oni jakoś nie widzą. O, jest BDR. Oni może nie widzieć. Dostał, ale nawet go nie zarysowaliśmy. To musiał poczuć. Dostał, ale nawet go nie zarysowaliśmy. Ale tu mamy Churchilla 3. Gość jest masakrator. Wyjechał na środek Churchillem 3. Najlepsze, tylko że... I myśli, że nikt go nie zniszczy. Dobra, te 25 dostaję od naszej arty. Ja sobie tutaj jeszcze chwileczkę poczekam, bo oni, jeżeli ruszą, to prawdopodobnie się wycofają, więc ja będę miał tyle przestrzał. Tak, tak, kampie. Ja bym pojechał najchętniej. Dobra, a jest BDR. Jeszcze raz. Bez komentarza. Dobra, ruszmy się. Ruszmy dupsko. Nie ma śmiacia. Trzeba się ruszyć. Churchill 3 tutaj już ciśnie normalnie na, nie wiem, entym biegu. Wyciągnę te swoje 30 na godzinę. Nie, naprawdę fajnie się zbiera ten Churchill 3. Nie ma co mówić. Aj, i był szybszy. Od menda szybko. Jakaż menda szybka. Ależ to jest szybkość. A ja chcę tutaj zjechać niżej. Chcę tutaj zjechać niżej. O, tu. Teraz... Dobra. Ty to mi tutaj możesz. Może się zerwać w każdej chwili. Weszło jak w masło. Przeciwnik oberwał. Tak naprawdę tutaj stoję. A właśnie. Na razie dostałem raz i to tak nawet nie za bardzo bolało. Wiecie co? Ja się spróbuję. Kadła mnie ciekawo jeden.
Jedzie kawo 1. Jest SU 5. Ja mam taki przestrzał szybciutki. Weszło jak w masło, przeciwnik oberwał! Jednego mniej. Cześć. Dobra, jedzie ten M5 Stewart jeszcze raz. Chcę zrobić replay. To nie był dobry pomysł z jego strony. Tam jest V-ka kampiąca. 105 penetracji. Ja bym pojechał tutaj, tylko że mi wyświeci ten KW-1. Co prawda KW-1 jest ślepy. A nie, ten jeden KW-1, który tutaj był, to padł. To ja sobie wtedy pojadę tak. Mam nadzieję, że nie skończy się to dla mnie źle. Okej, już mnie widzą. No nic, trzeba się tutaj jakoś skitrać. Straciliśmy gąsienicę. Czołg unieruchomiony. Weszło jak w masło, przeciwnik oberwał. Weszło jak w masło, przeciwnik oberwał. Dobra. Zawieszenie naprawione, ruszamy. Chinu Kai. Tak? Nie, Chinu, zwykły Chinu. Skręcimy sobie tutaj i na razie olejmy tego Sextona. KW-1. Jego też olewamy. Ja sobie teraz na KW-1, to żeby już nie było. Gąsienica zerwana, stoimy! Weszło jak w masło, przeciwnik oberwał. To musiał poczuć. Kurde, nie mam gąsek. Nie denerwuj mnie. Weszło jak w masło. Przeciwnik oberwał. Gąsienica naprawiona. Jazda! To musiał poczuć. Wykończyliśmy go. Mhm. Wieża w KW-1 jest twarda. Ją jest ciężko przebić nawet tę 67, która ma 128 penetracji, więc nawet się nie zastanawiałem. Jeżeli mam taką możliwość, no to wówczas trzeba oczywiście... O, jak ładnie! No, popatrzcie. MK. Tak jak powiedziałem, poprzednia bitwa Excelsiorem była MK. Tutaj znowu beretki. Dostałem jeszcze stalową ścianę. Ciekawe. Dostałem wsparcie, dostałem duży kaliber oraz służbę patrolową. Ja jestem... Tych służb patrolowych mam 24. Powiem szczerze, że jestem kiepskim spoterem, więc no cóż, jakoś tak nawet się udało. 7 wyspotowanych i jeszcze dodatkowo 1369 z wyspotowania. Nawet zrobiłem więcej niż swój damage. Lepszy wynik ode mnie miał oczywiście Churchill 3. Ale on tam jechał i bardzo, bardzo próbował tam niszczyć tych przeciwników naszych. No, powiem szczerze, że nawet nie głupio wyszło. Powiem szczerze, że tak, fajna jest ta zabawka. Uszkodzenia zablokowane przez pancerz 1260. Na 22 strzały nie przebiło mnie 12, 10 przebiło. No jak widać, exp dla załogi całkiem ładnie poszedł w górę. To oczywiście były piątki. Oczywiście w momencie, gdy będzie coś takiego, że będą to otwarcie czołgi, będą to szóstki, siódemki, no to już nie będzie tak różowo. Natomiast tutaj na tych piątkach to on się naprawdę fajnie sprawuje. Jeszcze zarobek. Pomimo tego, że wystrzeliłem jakieś ileś tam pocisków goldowych, 31 980. To oczywiście zasługa tego, że dużo oświeciłem. Także to jest ten... Dlatego też i jest tyle zarobione, ale powiem szczerze, nawet nieźle wyszło. Czyli ta moja kampa na samym początku całkiem nieźle się opłaciła. Także, no cóż. Ja po raz kolejny zauważam taką
zależność, że tak naprawdę jeżeli jadę do przodu i próbuję za bardzo walczyć, no to zwykle jest tak, że drużyna moja nie wspomaga mnie. Natomiast jeżeli ja wspomagam drużynę i próbuję im, pomagam im w tym, żeby wygrać tą bitwę, wówczas wychodzi znacznie lepiej. No ale cóż, nie zawsze to się udaje tak jak teraz. Także bitwa nawet jakoś tam się udała. Dobrze. Round 2. Zawsze o nim marzyłem. Oczywiście, żart. Dobra, dzięki, trzymajcie się i do usłyszenia.